Cześć wszystkim, no pomnę 7, dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, jedziemy dalej z trzecim poziomem. Idzie nam zaskakująco dobrze. Więźniowie. Witam. Rosła kobieta obrzuca cię podejrzliwym spojrzeniem. Za jej plecami chowa się chudy mężczyzna. A kim ty u diabła jesteś i czego to szukasz? A wy co za jedni? Nazywam się Whitman. Patrzy na rosłą kobietę stojącą przed nim. A to moja żona, Mandy. Te gobliny miały nas na oku od paru dni. Z naszym przyjacielem Charlie'm. Długo się nie cackały, ale prędzej czy później i tak nas pożrą. Kto chce was pożreć? Te dryblasy przychodzą tutaj i zabierają któregoś z nas na pożarcie. Nie są szczególnie wybredni. Zabawne, ale nie wypada mi okradać spiżarni olbrzymów. Wychodząc, zamknij drzwi na klucz. O, to okropne, ale nic ci już nie grozi, jesteś wolny. O, dzięki, stokrotne dzięki. Chodź, Mandy, uciekajmy stąd. Czy może mi pan powiedzieć jakieś plotki? Dasz mi trochę złota za pomoc? Tak, z największą pewnością, proszę pana. Najwyższy kapłan zakonu świątynnego jest Hedrak. Rozmowa z nim może kończyć się śmiercią, ale być może jednak zdołasz się dowiedzieć czegoś ważnego. Niezmiernie pan łaskawy. Wynoszę się stąd, póki jeszcze mogę, bywaj. Dobra. Mandy, ty zostałaś. Muszę stąd wiać i to szybko, dzięki za pomoc. Jakiś pokój. Oczywiście. Nie wiem, czy to jest jakieś ukryte przejście, czy co. Ale ewidentnie z tej strony się chyba tutaj nie dostaniemy. Dobra. Mamy jeszcze ten jeden korytarz. Do zbadania. Tam czysto. Dobra, to są ukryte drzwi, tylko z tamtej strony trzeba było je. O, co to jest? Leukrota. Dobra, ustawmy się. Księciu nie z przodu. Co to za... To w ogóle nie jest tak, jak wygląda nasza... Okej, dobra, nie chciałem, żebyś tutaj stanął. Niewrażliwość na zaklęcie, okej. Oczywiście. Czy jesteś wrażliwa na zaklęcie kuszy? Teraz się przekonamy. Dobrze. Dobra, dlaczego tak ciężko na nią trafić? KP-19. Okej. Ty się cofnij tutaj. Weźmiesz partazynę. Mam zbyt ciężki ekwipunek. I poczekasz, aż ona nas zaszarżuje. Co nie zaszarżuje nas? Natychmiast. Lavos. Lavos nie trafia. Okej, okay. Nie wiem, czy to oznacza, że nie trafia, czy że ma tyle zmniejszeń obrażeń, że nic jej nie zadałeś. A teraz ma KP-26. Nie rozumiem tego. Dobrze. Te wartości czasami nie mają sensu na tych rzutach, które się pojawiają.
Okej. Sparaliżowała cię. Dobra, co w takim razie nie będziemy czekać. Dwie są. W takim razie drugą musimy czymś zająć. Średni żywiołak ziemi. Pokaż nam, na co cię stać. Dobra, Elmo. Skupimy się na niej najpierw. Dobra, ponieważ ona jest odporna na zaklęcia, chyba trochę nie ma sensu nie uczarować. Możesz sobie zaczarować kuszę. I może coś z tego wyjdzie. Dobra. Jesteś dalej zatrzymany. Nieruchomienie osoby 6 na 7. Dobra. Chyba miałem kiedyś zapamiętać jakąś swobodę ruchów, ale chyba ja ostatecznie tego nie zrobiłem. Tak jest. Dobra. Ja się domyślałem, że za dużo nie da. On rok. Staramy się to, bo coś. Jak sobie życzysz. Backstabować? Czy jak tą ukradkowo atakować? Okej, okay, kolejny paraliż. Jak rozkażesz? To może trochę zająć. Zwłaszcza jeżeli będzie nam paraliżować wszystkich. Ona już miała dwa paraliże. Dobra, Anti. Okej, ładnie. Zaklęcie przestało działać. Okej. Z jakiegoś powodu Elmo to odparł. Oczywiście. Dobra. Też już jesteś odparty, ale chyba nadal jesteś zatrzymany, więc nie wiem, jak to odparłeś. Oczywiście. Oczywiście. Zobaczymy, jak to zadziała. Z boską wolą. Próbowała rzucić unieruchomienie osoby na żywiołaka. To jej się nie udało. Ale dobra, ale z Elmo już lepiej jej się udało. Dobra. To chyba jest sytuacja na barbarzyński szał. Natychmiast. Ale nie na pudła. Oczywiście. Dobra. To też niewiele da. Księciunio, dobrze, jakbyś się mógł w końcu ruszyć. Odejdź, Funrock. Oczywiście. Jeszcze nie widziałem, żeby atakowały, więc nie wiem, na ile są groźne. Z boską wolą. Jak groźne są w ataku. Na razie co robią, to wszystkich nam osłabiają. Jak sobie życzysz. O nie. Ty nadal jesteś sparaliżowany. Chyba liczba tur to pokazuje, okej. Okay. To trochę potrwa. Możemy spróbować rozproszyć magię. Tylko ty nie masz rozproszenia magii. Jak
sobie życzysz. Dobra. Ty masz rozproszenie magii. Natychmiast. Spróbujmy. Chyba nic za bardzo nie rozproszyło, przynajmniej nic z tego, co byśmy chcieli. Najwidoczniej zatrzymania nie da się rozproszyć. Może trzeba mieć swobodę ruchów, żeby to móc skontrować. Natychmiast. Okej. Ponownie osłabiliście Antiego. Anti. Okej, zmniejszyli ci siłę. Ale w formie byka to ci, znaczy w formie niedźwiedzia i tak ci niewiele. Znaczy okej, masz trochę dużo mniejsze obrażenia, ale i tak masz nadal 17, co jest całkiem niezłe. Wy jeszcze poczekacie trochę. Dopóki nie mamy... Raty, za chwilę będziesz mógł się ruszyć. Dopóki nie mamy poważnych problemów, na razie nie będę rzucał żadnych więcej czarów. Dobrze. Jedna już pada. Za chwilę padnie, mam nadzieję. Ssana cecha. Okay. Niedobrze. 7 siły, dobra, teraz to już stanowi trochę problemu. Oczywiście. Dobra, ale mogli sobie wybrać gorszy cel. Możesz kogoś zaszarżować? Mogę to zrobić. Możesz tutaj zaszarżować? Mogę to zrobić. Okej. Okay. Lepiej. Dobrze. Silej. Biedny Anti. Nie będzie mógł za chwilę stać z ziemi. Ale masz teraz siły 3. Dalej, dajesz. Wierzymy w ciebie. Promień osłabienia. Zastanawiam się, czy jak je zabiję, to czy to skończy się jego działanie. Czy będę musiał czekać? Okej. No to jeszcze trochę potrwa w takim razie. Rusza. Miały coś przy sobie? Nie. Jak rozkażesz. 280 punktów, dobra. Gdyby się skupili z promieniem osłabienia na rzeczywiście na Soulu, to byłby problem. Ale może wykryły, że Anti miał większą siłę i stwierdziły, że był większym zagrożeniem, to może dlatego na nim się skupiły. Nie mam pojęcia. To jednak nam pokazuje, że w przyszłości może nam się przydać swoboda ruchów. Na którymś poziomie to było. Na czwartym. Dobra. To będę musiał sobie zapamiętać. Właśnie swoboda ruchów, taki uniwersalny czar, który niweluje wszelkie paraliże, oplątania czy inne takie rzeczy. Soul ma to z pierścienia swobody ruchów. Może dlatego nie próbowały na niego rzucać zatrzymania osoby. Oczywiście. Ale jako czar też czasami by się przydał.
właśnie do takich sytuacji, jak miała teraz miejsce. Mamy zejście na poziom 4. Dobrze wiedzieć. Nie chcę teraz też zamieniać postaci Antiego. Gdybym mu zmienił chyba postać na ludzką, to te wszystkie promienie osłabienia by pewnie kumulacyjnie spowodowały, że biedaczek nie mógłby w stanie się ruszyć. Dosyć długo to trwa. To na najbliższą walkę będziesz chyba... Wykorzystamy twoje czary. Umbrowy kolos. O, to pamiętam z Neverwinter. Takiego pana. Pytanie. Czy możemy cię uśpić? Rzut obronny udany. 20 wyrzucił. Szansę na powodzenie miał dosyć nisko, ale wyrzucił 20. Jak sobie życzysz? Nie zmieniłem ci broni, ale dobra, trudno, szarżuj tym, co masz. Więcej ich tu jest. Refon Rock. Dobra. Że to poświęćmy na... Węża Dusiciela. Okej, okay. Myślałem, że to ten duży wąż dusiciel. Natychmiast. Tak jest, tak jest. Braty księciu, nie oszarżuj jego. Mogę to zrobić. Chyba jednak nie możesz. Dobra, w takim razie podejdź do niego, żeby go zablokować. A Elmo, ty się skup na tym. Dobra. Jeżeli ich zablokujemy, żeby nie mogły się ruszyć, to... Nie powinniśmy mieć problemu. Dobra, o właśnie. Umbrowe kolosy mają zamęt. Tylko co tu się właściwie wydarzyło? Jednemu się nie udał, a drugi rzucił zamęt i tylko Lightowi nie udał się rzut obronny i wężowi dusicielowi. Dobra. Poza tym... magiczne pociski. Tak jest! Dobra. Jednego mniej. Tak, ty możesz tutaj podejść, ale chyba nie powinniśmy mieć dla ciebie na razie roboty. Light ucieka. W zamęcie. Dobra. Księciuniu. Mogę to zrobić. Do roboty. Ładnie. Elmo, do roboty. Również ładnie. Dobra, i teraz będą nas zamęcać cały czas. To jest już pewien problem. Oczywiście. Dobra. Tak jest. Dobra, zajmij się tym, bo jesteś go w stanie dobić w tej turze. Grubsza. Funrock, podejdź tutaj. O, zaraz pijany mieszkaniec wioski się wycofa. Do usług. Do usług. Do usług. Dobra, Elmo mocno oberwał. Agonia. Ale jeszcze żyjesz. Możesz strzelać do niego teraz.
Szarża. Dobra. Użyj szybko potki na Elmo, żeby nie zginął. Dobra. Za tym, że dużo ataków weszło w Elmo, to jako tako sobie poradziliśmy z tymi ubrowymi kolosami. Się też pamiętam, że w Neverwinter Nights te ich zamęty potrafiły cię... zablokować. Na stałe. Stąd. Nie wiem, Elmo, co masz na myśli. Ruszam. Nic przy sobie nie miałem. Zawsze warto sprawdzać. Dobra. Jakby co, mamy... Kurczę, zużyłem reinkarnację na coś. Natychmiast. Elmo. Zmieniłeś broń. Niedobrze, nie rób tak. Dobra, przydałoby się jeszcze troszkę więcej leczenia. Ruszam. Ruszam. Dobra. Z grubsza jesteśmy, okej. Okay. Brak tam nasz poziom. Następny poziom jest na 36 tysięcy. Czyli 5 tysięcy nam brakuje, a wam... wam trochę mniej. Dobra, więc Elmo i Funrock w sumie niedługo awansują. Nam jeszcze troszkę brakuje do tego. Dobra, ale chyba jesteśmy jeszcze w stanie coś tutaj pozwiedzać. Mamy jeszcze przynajmniej jedną ognistą kulę, zamęt. Troszkę leczenia nam się kończą, ale... księciu? Okej. Czy ja zapamiętywałem jakiegoś zwierzęcego przyjaciela? To uroczenie zwierzęcia. Dobra. Okej. Dobra. Do usług. Mamy nowego szakala w drużynie. Tak jest. Chociaż z tego co pamiętam, to chyba to zaklęcie prędzej czy później się skończy i ten szakal nas zaatakuje. Ale wykorzystajmy póki co to, co mamy. Mogę to zrobić. Mugo. Łako szakal. Taki wilkołak szakal, okej. Z boską wolą. To jego byśmy chcieli już coś chyba... więcej ich jest nawet. Jak sobie życzysz? Chcielibyśmy ich pewnie oplątać. Jak sobie życzysz? Protest nasz szakal. Dobrze. Jak sobie życzysz? Księciu nią może się oplątać, ale... poza tym jest okej. Dobra? Dobra. Ładnie. Funrock sobie sieć. Ty możesz sobie podejść na ile jesteś w stanie. Ty natomiast... zastanawiam się, czy potrzebujemy do tego kuli ognia. Zależy jak to łako szakale będą odporne na... na strzały i na wszystko. Oczywiście, dobrze. Dobra, spróbuj wypalić do gargulce. Dobra, tutaj się przyda z
jesteś oplątany, nie jesteś. Zresztą ty masz swobodę ruchów. Jestem nadmiernie obciążony. Ja podejdź ze swoją partazyną. Tak jest. Tutaj się przyda muzyka barda. Dobrze. Dobra. Że wojownicy biorą się do roboty. Ty. Jesteś oplątany? Tak. Dobra, to musisz atakować. Gdzie jesteś? Dobra, co z tym łakoszakalem? Dobra. Więc będzie problem z jego odpornością na obrażenia. Dobra. Więc możemy się zabawić w jakieś czary. Na razie zostawmy to. Na razie Mulgok użyje, raczej Lavos użyje kuli ognia. Ładnie. Sporo obrażeń powchodziło. Tych łako szakali trzeba będzie jeszcze się dodatkowo na nich skupić. Tak jest. Tak jest. Ty możesz się poruszyć, pomimo tego, że jesteś oplątany. Czasami to działało. Mogę to zrobić. Nie. Dobra, poczekaj. To plątanie chyba teraz nam bardziej przeszkadza niż pomaga. Natychmiast. To je anulujmy. Dobrze. Bitwa szakali. Dobra. Ładnie. Unrok. Oczywiście. Na razie poczekaj tutaj. Ale dziabnąłeś księcia. Na szczęście książę jest bardzo wytrzymały. Dobra. Co możemy im tam jeszcze wrzucić? Tak jest. Lodową nawałnicę. A ty standardowo magiczne pociski, które ci się już skończyły. Masz jeszcze przeładowane magiczne pociski. Do ognia. Dobra. Dobra, chyba muszę zasadzić im potężne ataki. Bez tego będzie ciężko się przebić przez ich redukcję obrażeń. Dawaj na 5 i jedziesz. Mogę to zrobić. Ładnie. Nawet dwa trafiły, super. Jak sobie życzysz. Ładne uniki, Elmo. Też użyli potężnego ataku. I do dzieła. Dobra. Dobra, Funrok, się na nic nie przydasz. Dobra. Możesz spróbować dobrze bliżej podejść. Może przyda się nam jakieś leczenie jak komuś. Sobie życzysz. Szakal niedługo padnie. Trudno. Tak jest. Albo i nie. Ocaliliśmy może właśnie życie. Do usług. Okej. Dobra. No i super.
300 punktów doświadczenia. Dobra, proszę powyłączać potężne ataki. Dobra, pytanie, czy te szakale coś miały przy sobie? Jak rozkażesz? Tylko doświadczenie. No i dobra. Z grubsza by było na tyle. Jeszcze jedno pytanie. Skąd tutaj przyszliśmy? Stąd. Dobra. To jeszcze kilka czarów leczniczych nam zostało. Dobrze. Albo podejdź. Ty masz jeszcze jakieś leczenie? Jak sobie życzysz. Tak, to użyj na księciu, nie? Da się zrobić. To na Elmo. Da się zrobić. Dobra. Trochę nam czary ofensywne się kończą. Ale zaraz coś z tym zrobimy. O, jaki ten szakal szybki. Ruszam. Dobra, zbadajmy ten poziom. Właśnie, tu jest czarodziej jakiś. Nie wiem, jak on nas zauważył. Ale ustawmy się tutaj. Może zamknij te drzwi, Mugo. Ustawmy się tutaj. Okej, zdecydowanie nie chciałem magrować dużo ludzi na raz. Dobra. Nie wiem, kim jest ta kobieta. Dobra. Ale nie wygląda na przyjazną. Mogę to zrobić. Ty się zespawniłeś po drugiej stronie ściany, okej. Oczywiście. Co jeszcze jest? Quasit. Quasit to jest coś, co powinniśmy mieć jako przywołańca możliwość tak posiadać. Aż takie małe obrażenia przez ten promień osłabienia. O, w sumie zaraz ci się to skończy. Może zaraz zaczniesz znowu zadawać obrażenia. Dobra. Ale jeżeli chodzi o Quasita, możemy sprawdzić tą kobietę. Mogą, odejdź. Dobrze. Natychmiast. Dobra, ten gość zaczyna coś czarować, co nie jest dobrym Ruszam. Znakiem. Tak jest. Dobra, Elmo, masz Dobra. Za zadanie przytrzymać tą kobietę. A ty, księciuniu, mogę to zrobić. Mogę spróbuj to zrobić. Coś zrobić z tym czarodziejem. O, chyba ma rzucił na siebie kamienną skórę. Teraz się przez niego przebić może być trochę problem. Oczywiście. Dobra. Oczywiście. Tak jest. Co my tutaj możemy zrobić? Gdybyśmy ją przerazili. Z jakiegoś powodu nawet nie miała rzutu obronnego na przerażenie, ciekawe. Dobra, to jest człowiek kobieta, czy kobieta nie człowiek? Jeżeli to nie jest nie człowiek,
Tak, to ataki Mugoksa lepiej chyba zadziałają na czarodzieja. Dobrze. Dobra. Ładnie. Dobra, no chyba nie powinna stanowić jakiegoś poważnego zagrożenia. Możesz go podciąć. Gdzie to było? Ofensywne. Atak podcinający. Co się wydarzyło tutaj? Nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło, ale książę stracił większość życia, a czarodziej się jednak podciął. Dobra, to znaczy, że możesz chyba użyć ataku kratkowego na nim. A może nie? Jak sobie życzysz. Dobra, ty masz utratę przytomności przy zero obrażeń. Kompletnie nie rozumiem, co się tam wydarzyło. Oczywiście. Natychmiast. Natychmiast. Dobra, przeładuj. Ruszam. Mugo, jesteś w stanie dobić tego gościa? On prędko nie wstanie. Nawet jeżeli to są obrażenia nie zagrażające życiu, to one się regenerują bardzo powoli, więc jemu zajęłoby dnie teraz zregenerowanie tych obrażeń, wyleczenie tych obrażeń nie zagrażających życiu, więc nie stanowi na razie problemu. Pytanie, czy możemy coup de grâce na nim zrobić? Powinniśmy być w stanie. Mogę to zrobić. Super. Już tylko tutaj walka została. Jak rozkażesz. Kim jesteś? Co ja tu robię? O. Ciekawe. Nazywam się Sol, a ty próbowałaś mnie zabić. Nie, to nie może być prawda. Nie pamiętam, jak się tu dostałam. A co pamiętasz? Nazywam się Smigmal i pochodzę z Selin. Towarzyszyłam karawanie podróżującej do Veluny. Zaatakowano nas, mnie zaś schwytano i przytargano tutaj. Nie pamiętasz, co było później? To było straszne. Przez wiele dni trzymali mnie w ciemnicy. Pytali o Selin, o armię i władców. Nic nie wiedziałam, więc wrzucili mnie tutaj. Czemu mnie zaatakowałaś? Zły czarownik rzucił na mnie czar. Musiałam atakować wszystkich, którzy tutaj wejdą. To było straszne. Co ja zrobiłam? Nie wiem, czy ona próbuje nas zrobić w konia, czy nie, ale chyba Soul nie jest na tyle emocjonalnie inteligentny, żeby to wykryć, więc... Okej, okay, brzmi okropnie, ale jesteś już bezpieczna i możesz uciec przez przejście na zachodzie. Tak, bardzo ci dziękuję. Nigdy ci tego nie zapomnę. Czas na mnie. A co do ciekawszych rzeczy... A, jeszcze mamy Quasita, którego musimy dobić. Dobrze. Dobra. Dobrze. Nie miał przy sobie nic. Może, że księciarz nam nie zginął. Nie planowaliśmy go ubić. Ruszam. Czy ten czarodziej miał coś ciekawego przy sobie? A, ma klucz. Szaty zwykłe, sztylet, przyszywane buty. Dużo. Dużo ten cennych rzeczy i magiczne karwasze. Magiczne karwasze pewnie Lawosowi się przydadzą, jako odpowiednik zbroi. Dobrze. Pancerza plus 3. Cyk! Mu pancerz rośnie do KP16. To nie jest zbyt dużo, ale to jest coś. Dobra. Interesuje nas tutaj... ta skrzynia. Oczywiście. Dobra.
Znaczy, że trzeba mnie szkodzić urządzenie. Soul. Nie uszkodliwiłeś? Oczywiście. Dobra. Ruszam. Coś ci zmniejszyło charyzmę. O, patrz. A ja dobrze. Złoto, srebro, parę potek. Dobra. Przytulimy je. Ja też widziałem jakieś magiczne, tajemne przejście. Oczywiście. Które z jakiegoś powodu nie chce się... Nie chce się ruszyć. Dobrze. Okej. Okay. Tak lepiej? Natychmiast. Amulgox ma lepsze wykrywanie niż Funrock. Oczywiście! Oczywiście! Dobra. Tak jest! O, patrz! Jak rozkażesz? A więcej kosztowności. Co się za daleko? Dobra, to jest główna rzecz, którą nas interesuje. Magiczna kula. Na was, podejdź tutaj. Oczywiście. Dobra. Dobra, resztę rzeczy jeszcze tutaj. Cóż. O, filmik. Myślałem, że gra się skraszowała. Dobra. Więc w każdym razie ta kula jest chyba głównym przedmiotem, który interesuje nas w całej świątyni. Tak, ona odblokowuje przejście do jakby finałowego starcia. A to jeszcze później przejrzę, jak już ekwipunek zajrzę, znaczy ogarnę. Tak, ta kula odblokowuje przejście do finałowego starcia i coś jeszcze z nią chyba można więcej robić. Nie jestem pewien. Różdżka identyfikacji na nią. Kula Złotej Śmierci. Kula Złotej Śmierci to potężny przedmiot stworzony przez demony Zukatomy i jej małżonka Luza Straszliwego. Postać władająca tą kulą może rzucać zaklęcia Wykrycie kłamstwa i trucizna, a także sterować ruchem tronem świątyni. Dodatkowo możliwości można uzyskać po dołączeniu do kuli klejnotów mocy żywiołów. Tak. Te klejnoty mocy żywiołów będziemy zdobywać na poziomie 4. Tak, wiem, że tam jest jeszcze jedna ten. Na razie i tak nie mam miejsca, żeby się nią zająć. Więc za chwilę po nią wrócimy. Tak, na poziomie 4 będziemy mogli zdobywać te klejnoty za jakieś walki bodajże. Więc będziemy można dozbroić tamtą kulę. Na razie po prostu ją wzięliśmy. Dobrze. Dobra, wycofajmy się na razie. Jak sobie życzysz. Dziękuję ci za eskortę. Wzywają mnie pilne sprawy Furiondi, ale po przybyciu do Chandl wyślę ci odpowiednią nagrodę. Stokrotne dzięki. Żegnaj. Muszę cię już cię opuścić. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o księcia. Bardzo przydatną postacią. Myślę, że pomógł nam trochę w eksploracji tego trzeciego poziomu.
Ta jego nagroda przyjdzie chyba w międzyczasie. Po jakimś czasie ma przyjść do nas kurier, jak będziemy chodzić po mapie. Nie jestem pewien, czy to się zbaguje, czy nie. Może się zbagować i nigdy nie przyjdzie. W każdym razie myślę, że zrobiliśmy dobrą rzecz, że go wypuściliśmy. Dobra, to ja tak, wracam teraz do miasta. Pogarniam ekwipunek. Poidentyfikuję wszystkie rzeczy i porobię miejsce. Sprzedaję równe to, czego nie potrzebujemy. Ty, pytanie właśnie. Jak sobie życzysz? Czy jesteś w stanie nałożyć tą elfią kolczugę? Jesteś. Nie jesteś. Dobra. Więc tak, w każdym razie pogarniam ekwipunek. Zrobimy miejsce. Jeszcze wrócimy do tamtego pomieszczenia, bo jeszcze tam było kilka rzeczy do wzięcia. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.